Pamiętacie jeszcze taką serię, którą kiedyś robiłem o nazwie LOL of Ring? Wiecie, takie nerdowskie rozważania, która z dwóch postaci wygrałaby pojedynek w rzeczywistym świecie. Cóż, ostatni materiał z tej serii pojawił się kilka miesięcy temu, a widzowie wciąż do mnie piszą z pytaniami: Rafał, kiedy będzie LOL of Ring? I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest nic złego. Cieszę się, że wam się ta seria podobała. Jednak dziś, z racji tego, że nie chcę swojego kanału trzymać tylko i wyłącznie w 100% w ramach Ligi Legend, konieczna jest zmiana nazwy na trochę taką szerszą i bardziej chwytliwą. Także witajcie na Game MMO. W serii, gdzie będziemy brać dwie i tylko dwie postacie z gier, wrzucać je do hipotetycznego oktagonu. I mówię hipotetycznego, gdyż on tak naprawdę nie istnieje i nawet nie chciałbym się ograniczać do wrzucania postaci w jeden konkretny teren. Tak więc to będzie nasza czwartkowa seria. A w dzisiejszym pojedynku zestawiłem dwie urocze, jednak niezwykle niebezpieczne bohaterki. Przedstawicielki gatunku Bottom Adekerus, występujące w League of Legends na Dolnej Alei. Obie bohaterki są uważane za najsilniejsze przedstawicielki swojego gatunku. Dlatego dziś rozsądzimy, która jest silniejsza. Czy będzie to uwielbiana przez panie, ale i nie tylko, Zaya, czy Kai'Sa, która pozbawiła Irelii złotego pucharu za najlepszy tyłek w lidze. Rozsądźmy odwieczną walkę i zobaczmy, kto dziś będzie lepszy. Zacznijmy od przyjrzenia się, kim w zasadzie są obie bohaterki w świecie Runetery i jakimi rzeczami się wyróżniają. Zacznijmy od Zai. Bohaterka jest przedstawicielką rasy Vastajów, którzy są przodkami mitycznych, nieśmiertelnych i zmiennokształtnych istot nazywanych Vastajashai Rei. Co prawda Vastajowie, w tym Zaya, nie są nieśmiertelni, jednak są bardzo silnie związani z magią świata League of Legends, jakim jest Runeterra. Bohaterka już od dziecka była niebezpieczna i świetnie posługiwała się swoimi piórami. Gdy wyruszyła do wiosek ludzi, wygrała ona walkę z kilkoma napastnikami, których bez problemu podziurawiła. Po powrocie jej plemię odeszło, a bohaterka została zdana sama na siebie i poradziła sobie bardzo dobrze. Aioni nazywało się ją Fioletowym Krukiem i sam fakt, że miała ona już przydomek, tutaj dużo świadczy. Bohaterka zostawiała za sobą stosy ciał w różnych miastach i twierdzach, dążąc do wyzwolenia ludu Vastajów. Podobnie jak Zaya, Kai'Sa już od najmłodszych lat była zdana tylko na siebie. Gdy była dziewczynką, dokładnie w wieku lat 10, została porwana przez pustkę. Będąc dzieckiem uzbrojonym tylko i wyłącznie w nóż, który dostała od rodziców, już wtedy była zmuszona walczyć z potworami pustki. Jednak jej pierwsze ubite pustkowe stworzenie było niezwykłe, gdyż złączyło się i połączyło z bohaterką. Skóra Kai'Sy połączyła się ze skórą potwora. Bohaterka próbowała się jej pozbyć, jednak skóra była na tyle twarda, że zniszczyła ona ostrze wspominanego noża. I tak przez lata w pustce bohaterka walczyła o przetrwanie. Zabiła ona wiele, wiele stworzeń w pustce, tak dużo, że jej imię stało się legendą. Żyła ona na pograniczu dwóch światów, broniąc Runetery przed stworzeniami z pustki. W tej sytuacji od dziecka pozostawiona sama sobie, Zaya na terenach Aioni, znana przez ludzi jako Fioletowy Kruk, otrzymuje tutaj jeden punkt. Natomiast Kai'Sa, porwana przez pustkę, legenda strzegąca świata przed potworami z niej, zmieniona przez swoją pierwszą ofiarę, miała jednak o wiele trudniejsze warunki do przetrwania, stąd otrzymuje ona 2 punkty. Zarówno Zaya, jak i Kai'Sa są kobietami niezwykle niebezpiecznymi, jednak pod względem samych narzędzi obie panie diametralnie się różnią. Zaya nie jest bohaterką chodzącą w ciężkiej płytowej zbroi, gdyż zwyczajnie przeszkadzałaby jej ona w polegającym na szybkości i zwinności bohaterki stylu walki. Nosi ona jednak pewnego rodzaju płaszcz z kapturem z dziurami na jej uszy, który na pewno nie zapewnia ogromnej ochrony przed obrażeniami, jednak lepsze to
niż nic. Bohaterka dodatkowo uzbrojona jest w ostre jak brzytwa pióra, którymi, jak to już powiedzieliśmy wcześniej, bez problemu dziurawi swoich oponentów. Kwipunek Kajsy jest z kolei zgoła inny. W zasadzie jakby się tak zastanowić, to ekwipunku jako takiego bohaterka w zasadzie nie posiada, bo wszystkie jej bojowe i defensywne aspekty są jej częścią. Jednak bohaterka również przy dość szybkim stylu walki jest w dużej mierze pokryta pancerzem z pustki, który wiemy, że spokojnie niszczy wbijane w niego noże. Jednak dotyczyło to pancerza znajdującego się na jej ręce, gdzie widzimy, że jest on o wiele grubszy niż na przykład na brzuchu, jednak mimo wszystko zapewnia on całkiem przyjemną ochronę przed zagrożeniami, choć przednia część bohaterki od szyi do koniuszka głowy jest zupełnie niechroniona, co na pewno stanowiłoby dobry cel dla ostrzy Zai. Uzbrojenie bohaterki natomiast zgoła polega na wystrzeliwaniu pocisków z mocy pustki, co bohaterka zawdzięcza swoim, nazwijmy to, modyfikacjom. I tak, w tej rundzie przyznaję Zai jeden punkt za niezbyt chroniący ją pancerz oraz ostre i groźne pióra, które jednak nie w każdym miejscu mogłyby przebić pancerz oponentki. Kajsa natomiast otrzymuje po raz kolejny dwa oczka z racji lepszej ochrony, choć niepełnej przed piórami przeciwniczki, jak również dobrymi narzędziami do walki. Przyjrzyjmy się, co obie bohaterki potrafią zrobić w walce. Zaja wszystkie swoje walory w walce opiera na swoich groźnych piórach, które potrafi szybko wyrzucać, zbierać z powrotem czy wyskakiwać w górę przy jednoczesnym rzucaniu swoją bronią. Kajsa, podobnie jak jej oponentka, wszystkie swoje umiejętności bazuje w zasadzie na jednej rzeczy, bo jest to połączenie się z pustką. Wystrzeliwuje ona pociski z niej, potrafi szybko doskoczyć do przeciwnika, czy nawet na moment stać się niewidzialna. Jeżeli doszłoby do pojedynku w realnym świecie, to myślę, że Zaja powinna otrzymać jeden punkt za możliwość szybkiej walki z oponentką przy użyciu swoich piór, natomiast po raz kolejny Kajsa otrzymuje dwa oczka z racji tego, że w rzeczywistej walce miałaby ona nieco więcej możliwości do wykorzystania niż jej przeciwniczka. Cóż, na razie Zaja dostaje po piórach od swojej przeciwniczki, ale czy tak będzie cały czas? Moc jest bardzo ważnym aspektem w tym pojedynku. Chociażby dlatego, że Zaja, jak mówiliśmy na początku, jest wastajanką, czyli istotą bardzo silnie związaną z magią Runetery, którą wykorzystuje na pewno również do artystycznego stylu walki. Kajsa natomiast posiada zgoła inny typ mocy, a jest to nie tyle moc magiczna, co moc wynikająca z jej związkiem z pustką. Jednak w mojej opinii bardzo ciężko jest tutaj ocenić obie bohaterki w tym zakresie. Obie panie wykazują kompletnie odmienne moce, dlatego w tej rundzie zarządzam remis. Tak jak mówiłem, walki nie odbywają się w oktagonie, dlatego rozważmy, gdzie bohaterki spisywałyby się lepiej. Cóż, to również jest ciężkie do ocenienia. Wydaje mi się, że gdyby pojedynek odbywał się na przykład w lesie, Zaja miałaby ogromną przewagę, podobnie z kolei jak Kajsa na terenach pustki, gdzie przewaga wynikałaby oczywiście z doświadczenia. Jeżeli bohaterki miałyby spotkać się na arenie, to myślę, że tutaj walka okazałaby się całkiem wyrównana pod tym kątem. Stąd, podobnie jak w rundzie poprzedniej, nie widzę, aby teren, na którym rozgrywałby się pojedynek, miał jakieś ogromne znaczenie. Stąd po raz kolejny żadna z oponentek nie dostaje ani jednego punktu ze względu na brak widocznej przewagi. Przejdźmy do rundy kto pierwszy, czyli rozważania, czy pierwszy atak którejś ze stron ma znaczenie. Zacznijmy od Zai. W jej przypadku byłby to niezwykle istotny element. Pamiętajmy, że jej siła to szybkość i przebiegłość, stąd jedno czy dwa szybkie pióra rzucone w Kajsę znienacka mogłyby pojedynek bardzo szybko zakończyć. Jeżeli natomiast przeciwniczka byłaby świadoma nadchodzącego ataku, mogłaby go raczej uniknąć. Kajsa natomiast w teorii mogłaby szybko zakończyć pojedynek, ale tylko w teorii. Jej pojedynczy pocisk zazwyczaj nie jest ogromnego rozmiaru, dlatego bohaterka chociażby w grze wystrzeliwuje ich wiele naraz.
co jest to o tyle problematyczne, że musiałaby do przeciwniczki podejść na krótki dystans, na co zwinna i mająca oczy dookoła głowy, oczywiście mówiąc kolokwialnie Zaja, by zwyczajnie nie pozwoliła. I jasne, Kajsa mogłaby wystrzelić pocisk większy nawet znienacka, jednak ten prawdopodobnie byłby uniknięty przez przeciwniczkę bez problemu ze względu na to, że leciałby prawdopodobnie nieco wolniej. W teorii również Kajsa mogłaby doskoczyć do przeciwniczki i zasypać ją gradem pocisków, jednak jak już mówiliśmy wcześniej, niezwykle zwinna i szybka Zaja raczej w porę odkryłaby zagrożenie. Stąd role się odwracają i to Zaja w tej rundzie otrzymuje 2 oczka w górę za większą możliwość kontry i samego wykonania pierwszego ataku na przeciwniczce. Natomiast Kajsa otrzymuje punkt 1 za jednak istniejącą szansę szybkiego wygrania pojedynku na początku oraz fakt, że sam jej ekwipunek daje jej pewną ochronę przed tego typu atakiem. Jest to kategoria, która raczej tyczy się potworów czy wielce umięśnionych wojowników, stąd zacytuję tutaj mojego ulubionego skauta w zielonej czapce. Rozmiar nie ma znaczenia. Obie bohaterki odznaczają się dość szybkim stylem walki, zarówno w grze, jak i w teoretycznym świecie przedstawionym. Kajsa może przyspieszać się, znikać czy szybko doskakiwać do przeciwnika, jednak jest ona obciążona na pewno ciężkim pancerzem z pustki, który pomimo towarzystwa bohaterce od najmłodszych lat, na pewno jakąś przeszkodę na drodze do perfekcyjnej szybkości stanowi. I jasne, Kajsa na pewno przyzwyczaiła się do niego, jednak musi on ją choć w minimalnym stopniu spowalniać. Zaja natomiast jest znana w Ionii ze swojego szybkiego i zwinnego stylu walki. Rzuca ona pióra i wyskakuje wysoko w powietrze, gdzie w rzeczywistej walce oznaczałoby to jeszcze większe spotęgowanie jej szybkiego stylu walki. Obie bohaterki jednak wydają się być niezwykle szybkie, jednak pod tym kątem musi choć minimalnie przeważać Zaja, która otrzymuje tutaj 2 punkty, gdyż nie ma ona ciężkiego pancerza z pustki, a nosi lekki pancerz. Jednak aby nie zapomnieć, że Kajsa również jest szybką bohaterką, przyznaję jej 1 punkt. Cóż, dzisiejszy pojedynek to nierozważanie pojedynku opancerzonego Nautilusa z nienaturalnie umięśnionym doktorem Mundo, a 2 smukłych i zwinnych pań. Zaja nosi lekki pancerz i nie za ciężkie pióra, więc ciężko mówić o jakiejś wybitnej tężyźnie bohaterki. Inaczej ma się natomiast sytuacja z Kajsą. Bohaterka ze swoim na pewno nie za lekkim pancerzem z pustki, z którym jest związana od 10 roku życia, na pewno jakieś brzemię owy pancerz stanowił. I jasne, Kajsa nie ma kaloryfera na brzuchu czy bica jak pudzian, jednak ten drobny element wydaje się przeważać na jej korzyść. Stąd Zaja w tej rundzie nie otrzymuje żadnego punktu, gdyż ciężko jest rozpatrywać jej siłę. Natomiast Kajsa otrzymuje 1 punkt ze względu na jej na pewno choć minimalną dominację w tym aspekcie. Czy pogoda miałaby wpływ na walkę obu bohaterek? Na pewno tak. Jeżeli walka odbywałaby się na przykład w wietrzną pogodę, to pióra Zai mogłyby nieco zmienić swoją trajektorię podczas lotu, a z kolei Kajsa mogłaby mieć problem z rozwianymi włosami, którego nie miałaby Zaja dzięki chociażby kapturowi. Jednak uważam, że pogoda nie miałaby jakiegoś ogromnego wpływu na pojedynek, gdyż styl walki obu bohaterek jest dość podobny, więc generalizując, to co przeszkadza szybkiej i zwinnej walce, przeszkadzałoby obu paniom. Stąd w tej rundzie bohaterki nie otrzymują punktów. I w taki oto sposób przejdźmy do ostatniej kategorii w dzisiejszym pojedynku, jaką jest... Kolejna dość ciężka kategoria ze względu na niezwykle równy pojedynek. Czas pewnie wpłynąłby w jakiś sposób na obie panie, oczywiście czas pojedynku. Zaja mogłaby po krótkim czasie nie mieć w zasadzie czym rzucać, co wydaje się być dość absurdalne pod kątem samej gry, jednak w rzeczywistym pojedynku rzeczywiście mogłoby się to wydarzyć.
Oczywistym jest również fakt, że niezwykle szybki sposób walki jest na pewno efektywny i bardzo groźny, jednak bardzo kosztowny pod względem sił czy kondycji walczącego. Czas walki miałby również wpływ na Kaisę, która bez wątpienia nie mogłaby walczyć 30 godzin ze wspomnianym już arborem z pustki. Kwestia jej pocisków jest tutaj zgoła inna, gdyż nie wiemy i dość ciężko jest określić, czy ich liczba jest skończona, wszak wydaje się, że nie. W każdym razie, w podsumowaniu ostatniej rundy warto powiedzieć jedno. Czas ma znaczenie, ale nie znaczenie aż tak ogromne. Raczej przy szybkim stylu walki pojedynek nie trwałby 5 godzin, stąd piór za jej raczej by nie zabrakło, a to Kaisa zmęczyłaby się mimo wszystko prawdopodobnie nieco szybciej, pomimo jej zahartowania. Stąd Kaisa nie otrzymuje w tej sytuacji punktu z racji braku jakiejś ogromnej przewagi, natomiast Zaya otrzymuje punktów w liczbie 1. Tak oto Zaya wygrywa bitwę, ale przegrywa wojnę. Bez wątpienia jest ona szybką i niezwykle groźną wojowniczką, która niejednemu spuściłaby łomot. Niestety dziś musiała ona ustąpić córce pustki, czyli Kaisie, która w dzisiejszym pojedynku okazała się nieco silniejsza. Jednak pamiętajmy, że to wszystko to hipotetyczna arena i hipotetyczny pojedynek. Stąd w realnym świecie dla nas, czyli w grze, wszystko zależy po prostu od umiejętności graczy. Dziś to na tyle. Piszcie w komentarzach, jaki pojedynek najbardziej chcielibyście zobaczyć. Widzimy się za tydzień w czwartek. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.